żeś mi się podobał jako człowiek, no że właśnie, prawda, miał jakieś problemy ze wzrokiem i ze słuchem, no to bałam się trochę, czy sprostam no, obowiązkom i jak nam się w ogóle ułoży życie i materialnie i w ogóle, i czy ja się okażę wystarczająco dojrzała do takiego związku. Nie to, że ja się bałem czy nie bałem, ja po prostu nie wierzyłem, że nie widząc, nie słysząc, czy tam bardzo słabo widząc, bardzo słabo słysząc, że będę miał taką możliwość, taką radość, że spotkam osobę, która odważy się wyruszyć w drogę razem ze mną. Poznałam męża w Związku Niewidomych, tam gdzie pracowałam i ja i on. Ujął mnie taką szczerością, prostolinijnością. Jeździliśmy na turnusy rehabilitacyjne, ja uczyłem metod komunikacji, Renia uczyła orientacji przestrzennej. Nauczyła się tak zwanego alfabetu punktowego do dłoni, czyli takiej metody komunikacji, w której każda literka ma swoje miejsce na dłoni, albo w postaci punktu, albo kreseczki. Tajemnice zostały powiedziane. Kwadrans rozmawialiśmy, ćwicząc tą metodę, później znalazły się tematy na tyle interesujące, że szybciej, sprawniej rozmawialiśmy normalnie. Z Bożą pomocą, bo wtedy zaczęliśmy drogę neokatechumenalną, więc to niewątpliwie pomogło mi podjąć decyzję, bo ciężko mi było tą decyzję podjąć. Zwłaszcza, że rodzicom się mój kandydat na męża nie bardzo podobał. Mamy czwórkę dzieci, Małgosię, Antosia, Dominika i Agnieszkę. Wszystkie są pełnosprawne, wszystkie są bardzo kochane. Pan Bóg daje taką wielką radość, że jest to dziecko i dał tą ogromną radość, że mogliśmy być razem w przypadku narodzin każdego dziecka. Bardzo dużo uzyskałem od ludzi, od rodziców, od tych osób, które mi pomagały w tej drodze wzrastania do dorosłości. Jakoś tak naturalnie mi się wydawało, że nie mogę tego, co uzyskałem, zostawić dla siebie.